Witajcie na kanale Świat Technologii. Zaraz wysłuchacie materiału o telefonach komórkowych, a dokładniej tym, jak zmieniały się przez lata. Zachęcam Was do zostawienia lajka, komentarza czy nawet subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. A teraz usiądźcie wygodnie i wysłuchajcie. Powinniśmy zacząć od 1956 roku, kiedy firma Ericsson wydała pierwszy prototyp telefonu komórkowego. Ważył on 40 kg i przypominał walizkę. Teraz powinniśmy przeskoczyć do 1973 roku, a dokładniej 3 kwietnia, kiedy firma Motorola pokazała światu swój pierwszy projekt telefonu Motorola DynaCut 8000X, który czekał aż 10 lat, aby trafić na półki sklepów. Ta komórka miała o wiele mniejszą wagę, bo ważyła zaledwie 790 gramów. Dla porównania mój telefon iPhone 8 ma 148 gramów, a niedawno wydany Samsung S20 Ultra waży 220 gramów. Warto również wspomnieć, że jego wymiary ułatwiały użytkowanie w życiu codziennym. Posiadacze mogli nacieszyć się rozmową przez pół godziny po 10-godzinnym ładowaniu, także nie ma co narzekać na nasze smartfony, że bateria wystarcza na jeden dzień pracy. Wbudowana pamięć Motorola umożliwiała zapisanie 30 numerów telefonów. Federalna Komisja Łączności dopuściła telefon do użytku dopiero 21 września 1983 roku. Pierwsza rozmowa odbyła się niecały miesiąc później, a początkowa cena telefonów zdatnych do użytku wahała się w okolicy 3995 dolarów, czyli dziś zapewne telefon kosztowałby około 13 tysięcy dolarów. W rok sprzedano 12 tysięcy egzemplarzy. Zostawmy jednak relikty przeszłości i przejdźmy do nieco nowocześniejszych modeli, a przynajmniej tych, które być może już pamiętamy z dzieciństwa, czyli telefonów z klapką. Ponownie mowa o Motorola, a precyzując modelu MicroTac, który dzięki swojej wadze 350 gramów mieścił się już w kieszonce koszuli. Premiera miała miejsce w 1989 roku, a sam telefon wyceniono na 3000 dolarów. Równolegle z rokiem wydania telefonu Motorola zakończyły się prace nad standardem GSM. Możliwe, że w tym miejscu zapytaliście sami siebie, o co chodzi właściwie z tym GSM. Czyli najprościej opisując cały schemat, GSM to komunikacja między komórką a stacją bazową, najczęściej umieszczoną na dachach budynków czy wież nadajnikowych, które przekazuje informacje do centrali. W tym miejscu odbywa się zarządzanie rozmową telefoniczną oraz inne operacje. Warto wspomnieć, że standard GSM powstał później niż pierwsza generacja telefonii komórkowej 1G. Warto również wspomnieć, co właściwie oferował GSM, ponieważ oferował on usługi głosowe, dobrze nam znane SMS-y, MMS-y i MMS-y, pakietową transmisję danych, dodatkowo również szybszą wersję tej opcji, tak samo komutowaną transmisję danych, czyli opłatę za czas połączenia, w tym przypadku również szybszą wersję wspomnianej opcji. Ważnym krokiem dla nas wszystkich okazało się wysłanie pierwszego SMS-a. I takie pytanie teraz do Was. Co byście napisali, gdybyście byli pierwsi? Właściwie to mamy mnóstwo możliwości, a padło na wesołych świąt. Ciekawe, prawda? SMS miał swój początek 3 grudnia 1992 roku dzięki sieci GSM Vodafone. Warto zaznaczyć, że nie był wysłany z telefonu, ale z komputera. Niestety, ale nadawca nie mógł też liczyć na wiadomość zwrotną z uwagi, że ówczesne telefony nie miały klawiatury. Początkowe założenie SMS-a nie odbiega aż tak mocno od obecnego, choć teraz, gdy mamy SMS-y w pakiecie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysyłać dłuższe wiadomości. Jednak wcześniej było całkiem inaczej, ponieważ obowiązywał limit 160 znaków, który bardzo ograniczał wysyłane wiadomości. A powstał on ze względu na przesyłanie informacji o problemach od operatorów do klientów. Ciekawostką jest to, że w roku 2010 wysłano 6,1 biliarda SMS-ów. Przyjrzyjmy się erze pierwszego smartfona. Sam termin zaczął istnieć w 1995 roku. Jednak prawdziwy przedstawiciel tego gatunku ujrzał światło dzienne 3 lata wcześniej. Nazwa padła na Simon Personal Communicator, a twórcą jest firma IBM. Smartfon łączył funkcje telefonu komórkowego i komputera osobistego. Na obecne realia kosztowałby około 5280 zł. Warto wspomnieć również o jego specyfikacji, ponieważ był wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD, monochromatyczny, tym samym również sprzęgątną o 4,4 cala, którego obsługiwano rysikiem. Miał wiele przydatnych funkcji, które zostały do teraz. Na przykład odbieranie i wysyłanie e-maili czy faksów. Używając go można było sobie pozwolić na tworzenie notatek, korzystać z książki adresowej, kalendarza, zegara światowego i planera spotkań. A co z aplikacjami? One również działały na pierwszym smartfonie, jednak musiały spełnić dodatkowe wymagania, a mianowicie zaopatrzyć się w dodatkową pamięć lub kartę PC. Patrząc na cenę, nie dziwię się, że używali go głównie biznesmeni, a sprzedano około 50 tysięcy sztuk. Kolejnym przełomowym momentem był telefon z 1997 roku, czyli Global Handy. Telefon
charakteryzował się anteną wewnątrz obudowy. A teraz przybliżę Wam odrobinę jego specyfikację. Ważył 180 gramów. Był wyposażony w akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy 600 mAh, czas czuwania 90 godzin, a czas rozmów starczał na 130 minut. Warto też wspomnieć o dodatkowych plusach. Ergonomiczny kształt przypominający literę S wygląda właściwie jak już dobrze nam znane modele. Posiada optymalną w stosunku do twarzy pozycję głośnika i mikrofonu. Możliwość indywidualnej konfiguracji menu. Zapytacie, jaki był koszt? W sieci Plus to 601 zł wraz z aktywacją. Warto też wspomnieć o tym, że Toshiba również brała udział w produkcji telefonu, a sama nazwa znalazła się na jednym z modeli. W tym roku doszło również do przełomowego momentu, ponieważ Nokia w swoim modelu 6110 dała wielu z nas frajdę za dzieciaka. Oczywiście chodzi o legendarną grę Wąż, a tak precyzując, była właściwie to pierwsza gra na telefon. Siemens S10. Pierwszy telefon z kolorowym ekranem, którego wyprodukowano w 1998 roku. Nie rozpoznawał zbyt wiele, bo zaledwie 4 kolory. Możliwy czas rozmów wynosił 600 minut, czas czuwania 5 dni. Posiadał standardową baterię 1800 mAh. Pamięć książki telefonicznej wynosiła wówczas 50 pozycji. Pozostając w roku 1998, warto wspomnieć o pierwszym telefonie z wymienną obudową. Tym razem zaskakuje nas po raz kolejny Nokia, jednak z modelem 5110. Komórka pozwalała użytkownikom na wymianę przedniej części obudowy. Firma może pochwalić się również pierwszym telefonem z radiem FM, tym razem model 650. Po raz kolejny Nokia nas zaskakuje, ponieważ to ona jako pierwsza wyposażyła telefon w przeglądarkę WAP w modelu 7110. Są to czasy, gdy internet nie był tak dobrze rozwinięty jak dziś, więc przeglądanie prostych stron dla tego telefonu nie było większym wyzwaniem. Same urządzenie już dawało nam więcej pola do popisu, a mianowicie czas czuwania wynosi 260 godzin, czas rozmów 270 minut, akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy 900 mAh i 1000 pozycji w książce telefonicznej. Posiadał również dodatkowe funkcje, takie jak słownik T9, gry, zegarek, kalkulator, przelicznik walut czy kalendarz. Ostatni rok XX wieku dał nam telefon legendę, czyli Nokia 3310, która sprzedała się w 126 milionach egzemplarzy. Czy trzeba coś więcej pisać na temat tego telefonu? Warto wspomnieć jeszcze dwa modele. Pierwszy, The Sharp JSH04. Telefon został wyłącznie na rynku japońskim i jako pierwszy posiadał aparat w telefonie. Mieszkańcy Europy musieli poczekać do 2002 roku i po raz kolejny Nokia przyczyniła się do rewolucji swoim modelem 7650. Czy wyobrażacie sobie obecnie telefon bez możliwości robienia zdjęć? Drugi model to Benefone Twin, pierwszy telefon wyposażony w moduł Dual SIM, pochodzący z Finlandii. Nokia w roku 2000 wydała telefon z systemem operacyjnym. Urządzenie pod nazwem Communicator 9210 nie miało przez długi okres konkurencji. Przenosimy się do czasów nam bliższych, a precyzując do roku 2007, gdzie Toshiba pod swoim modelem G500 wydała pierwszy telefon z czytnikiem linii papilarnych. Kto by pomyślał, że funkcja zostanie z nami po dziś dzień? Światło ujrzał również iPhone, o którym warto wspomnieć jako rewolucji, ponieważ firma z Kalifornii zapewniła nam pierwszy dotykowy ekran w dzisiejszym rozumieniu. Warto coś wspomnieć o pierwszym iPhone'ie. Posiadał on 3,5-calowy ekran, mógł odtwarzać pliki MP3, oglądać filmy w MPEG oraz miał na pokładzie aparat cyfrowy 2 megapiksele. Miał bezproblemowe połączenie z Wi-Fi i miał własną dedykowaną przeglądarkę Safari. Telefon wszedł na rynek 29 czerwca 2007 roku w dwóch wersjach, 4 i 8 GB pamięci. Pierwszy model za $499, a drugi model za $599. Szybko zrezygnowano z pierwszego wariantu, czyli wersji 4 GB, i z ciekawostek można wspomnieć, że telefon posiadał SIM-locka, jednak z niego również zrezygnowano. Niecały rok później wprowadzono telefon z wersją 16 GB pamięci w cenie $499. Przejdźmy teraz do najciekawszych funkcji, czyli na przykład w iPhone'ie 3 czujniki: zbliżeniowy, światła i przyspieszenia. Skupmy się na pierwszym z nich. Wygaszenie ekranu wtedy, kiedy iPhone jest przyłożony do twarzy. Zapobiega to przypadkowemu naciśnięciu poprzez dotyk wyłączenia rozmowy telefonicznej. Światła dostosowuje jasność wyświetlacza do zewnętrznych warunków, czy przyspieszenia dopasowuje orientację wyświetlacza do położenia urządzenia. Posiadał również 4 mechaniczne przełączniki. Środkowy guzik, który powracał do ekranu startowego, możliwość wyłączenia i włączenia telefonu, możliwość podgłoszenia i przyciszenia telefonu oraz przełącznik odpowiedzialny za całkowite wyciszenie bądź powrócenie do pierwotnego stanu głośności telefonu. Niestety, ale twórcy zapobiegli wymianie baterii i obudowy w tradycyjny sposób,
Jednak kilka słów o baterii, ponieważ według producenta powinna wystarczyć na 24 godziny słuchania muzyki i prowadzenia rozmów, a oglądania filmów do 8 godzin. Przyglądanie sieci do 6 godzin w samym trybie czuwania powinna rozładować się po 250 godzinach. A na sam koniec warto wspomnieć, że premiera w naszym kraju ma miejsce 22 sierpnia 2008 roku. Przejdźmy teraz do konkurenta iOS-a, czyli Androida. Pomyśleć, że jestem zaledwie 10 lat starszy od Androida, który wyszedł 23 września 2008 roku. Pierwszym telefonem, którego otrzymał, był niejaki HTC Dream. Został stworzony we współpracy z Google i właśnie dzięki tej firmie mógł zabłysnąć, ponieważ nikt wtedy jeszcze nie kojarzył Androida, a ważną różnicą pomiędzy tym systemem operacyjnym a iPhone'em jest to, że telefony z Androidem zaczynały z klawiaturą QWERTY, a te drugie miały ekrany dotykowe. Trochę o specyfikacji. 3,2-calowy ekran, 192 MB pamięci RAM, 256 pamięci wewnętrznej i możliwość rozbudowy o kartę microSD, aparat 3,15 megapiksela, waga 158 gramów, a bateria o pojemności 1150 mAh. Sprzedano 1 000 000 egzemplarzy na rynku amerykańskim. Odnośnie samego Androida warto wspomnieć o twórcy, którego wykupił Google. W 2007 roku podmiotem odpowiedzialnym za rozwój stał się Open Handset Alliance, czyli 80 firm, które są w sojuszu. Według badań z 2020 roku aż 70% rynku mobilnego opiera swoją pracę na Androidzie, jednak system jest rozwijany dla urządzeń takich jak telewizory, samochody, smartwatche, kamery czy drukarki. Szacunkowo można powiedzieć, że około 1 000 000 urządzeń wyposażone w wspomniany system operacyjny. A po 2010 roku technologia poszła mocno do przodu. W 2012 pojawił się pierwszy ekran Full HD, rok później pierwszy zakrzywiony, a w 2015 ekran 4K w smartfonie. No jeszcze w 2016 doszły podwójne obiektywy, a obecnie posiadają nawet 4. Podsumowując, początki telefonów komórkowych to ewolucja, która stworzyła pewne schematy zauważalne po dziś dzień. Ostatnie lata sprzyjają nowym technologiom, ponieważ coraz częściej widzimy zaginane czy rozsuwane telefony. Firmy próbują wprowadzić nowości, by zaspokoić nasze potrzeby, jednak zapewne jak kiedyś, będą one dostępne dla najbogatszych ludzi. Pytanie, czy potrzebujemy tak wielkich ekranów w telefonach? Można stwierdzić, że na przestrzeni lat z popularnego 5,5 cala przeszliśmy już nawet do 6,9 cala. Jeśli odcinek przypadł Wam do gustu, zapraszam do obejrzenia innych materiałów z naszego kanału oraz zachęcam do spojrzenia na Facebooka, Instagrama. Także dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, cześć!